Jesteśmy już na żywo. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał. Godzina 25, fajny czas, bo zaczyna się weekend. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i że dobrze widać. Witam Was i pozdrawiam. Zobaczmy, mamy sporo osób, 21 w tej chwili i cały czas przybywają. Jest też Zbyszek, jak widziałem. Zbyszek chyba chce drugi raz uczestniczyć w programie Kickstarter. Zbyszek uczestniczył w pierwszej edycji, która odbyła się w lipcu i na pewno dużo może się tutaj podzielić też informacjami. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat oczywiście spraw dla początkujących. Dzisiaj będzie trochę na temat funkcjonalności drona i na temat ekspozycji. Dwie sprawy, które są na początek dosyć istotne. Pierwsza sprawa dotycząca ekspozycji, dotycząca funkcjonalności. Ona, można powiedzieć, jest jedną ze wstępnych spraw, które warto opanować, mianowicie funkcjonalność waszego drona. Dlatego, że jeżeli poznamy dobrze funkcjonalność, ułatwi nam to zadanie niesamowicie. Jeżeli jesteśmy przytłoczeni na początku wszystkimi informacjami, wszystkimi tematami, które trzeba opanować, tak funkcjonalność naszej maszyny jest dosyć kluczowa i ona zmienia się z modelu na model. W zależności od tego, czym latamy, czy to był mini na początku, czy może inny dron typu Spark, a później przesiadamy się na coś większego, na przykład Mavic 2 Pro albo Mavic Air 2, czy też na przykład Phantom, czy inne modele, może się okazać, że ta funkcjonalność jest zupełnie inna i tutaj trzeba brać to pod uwagę i też przyzwyczaić się. Są osoby, którym bardzo łatwo przychodzi, słuchajcie, przestawienie się z funkcjonalności na funkcjonalność jednego drona na drugi, a są osoby, które mają naprawdę ciężko. Ja mam tak, że czasami latam trzema dronami w ciągu jednego dnia i sobie z tym staram poradzić. Oczywiście nie zawsze to wychodzi dobrze. Taka anegdota, ostatnio zgubiłem Nazgula FPV i to jest zupełnie inny dron niż Mavic. Przede wszystkim nie ma żadnych systemów typu GPS-y, nie ma nawigacji, nie ma aplikacji nawet de facto, lata po prostu w sposób mega prosty, tak? Ile fabryka dała i gdzie wyląduje, tam jest. I wiadomo, że miałem kłopot, żeby go znaleźć, wpadł mi w zboże, szukałem go przez 2 godziny, ale znalazłem i dzisiaj to, co robię przy nim, to jest właśnie poprawa jego funkcjonalności, a mianowicie trzeba mu dodać lokalizator GPS, trzeba mu dodać lampę strobo, która będzie świeciła po zmroku, tak jak teraz już latając przy zachodzie słońca, bo zwykle latam przy zachodzie słońca, będę miał łatwiej go znaleźć poprzez nawet namierzenie lampy strobo. Oczywiście lokalizator GPS do takiej maszyny warto dorzucić i też to, co jest praktykowane, to tak zwany buzzer, czyli brzęczek, tak? I to są te trzy sposoby na to, żeby poprawić jego funkcjonalność. To samo dotyczy dronów DJI. Słuchajcie, wiele osób gubi drony teraz na wakacjach z różnych powodów. Gubią ludzie nad wodą, jest wodowanie. Zdarza się tak też, że wiatr zawieje, czy za daleko odlecimy przez przypadek, czy gapiostwo, czy przez naszą rutynę, czy nawet to, że chcemy zaimponować albo przetestować, jak to wygląda. I różne rzeczy się zdarzają, więc funkcjonalność jest podstawową sprawą. Trzeba zdawać sobie sprawę, po pierwsze, jak działa RTH, czyli Return to Home, bo Return to Home ma kilka przedziałów swoich, jeżeli chodzi o działanie. Do 5 metrów, jeżeli uruchomi się procedura, na przykład wyłączy Wam się kontroler, do 5 metrów zwykle on ląduje od punktu startowego, czyli od home point, ląduje bezpośrednio, bez żadnego ostrzeżenia. Jeżeli aktywujemy RTH od 5 do 20 metrów, on wróci do bazy na tej wysokości, na której jest, czyli w momencie, kiedy na przykład nie mamy czujników w Mavicu Mini, może się okazać, że uderzy w tym momencie w drzewo albo w inną przeszkodę. Na dystansie powyżej 20 metrów od punktu bazowego, jeżeli uruchomimy RTH, w tym momencie wznosi się na zadaną wartość i dopiero wraca. Więc funkcjonalność jest dość ważna i w opanowaniu funkcjonalności pomaga kilka tematów. Pierwszy temat to na pewno instrukcja obsługi, która jest mało popularna, bo ludzie nie lubią w dzisiejszych czasach czytać instrukcji. Zwykle używa się urządzeń po zapoznaniu się z Quick Start Guide, czyli z takim szybkim przewodnikiem szybkiego startu.
albo po obejrzeniu tutorialu na YouTubie jednego, drugiego czy trzeciego. Ludzie nie mają aż takiej pasji, żeby zgłębiać instrukcje obsługi. Druga sprawa, że instrukcje zwykle nie są też napisane tak, jak powinny być, bo są dość zawiłe, zawierają informacje, które sobie człowiek trudno przyswaja czy trudno wizualizuje i dlatego instrukcje są mniej popularne w dzisiejszych czasach. Zwykle korzysta się z tutoriali właśnie na YouTubie czy doświadczeń innych. Wiele osób rozpoczyna przygodę i też nie do końca poznaje funkcjonalność drona. Na przykład, jak wyglądają komunikaty wydawane przez lampy, tak? Lampa statusu. Albo jak działają sondy, przy jakim poziomie światła, oświetlenia działają sondy. Tutaj w Mavic Air 2 mamy akurat jeszcze dodatkowe oświetlenie, ale jeżeli latamy modelem prostszym, może się okazać, że po zmroku nie będziemy mieli wspomagania Precision Landing, czyli poprzez VPS, Visual Positioning System, i przez to będziemy mieli twarde lądowanie. Mnie się tak parę razy zdarzyło, że startowałem jeszcze jak było jasno, a lądowałem już jak było w miarę, no, dosyć się ściemniało szybko i w tym momencie miałem twardsze lądowanie niż bym się tego spodziewał. Tak na pewno ze 2-3 razy takie przygody miałem. Oczywiście są inne rzeczy, o których też warto pamiętać. Dzisiaj nie powiemy może o wszystkich, no bo to pewnie zajęłoby nam ze 2-3 godziny, ale mogę powiedzieć, że funkcjonalność drona jest dosyć istotna w takim pryzmacie i bezpiecznego latania, i latania z głową, takiego, które przede wszystkim da nam zadowolenie, ale nie doprowadzi też do uszkodzeń czy do szkody i do zgubienia. To są te 2-3 rzeczy. Jeżeli dużo latamy nad wodą, rozmawialiśmy niedawno, też warto adaptować drona do tego, żeby móc latać nad tą wodą. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko zanurzenie jest dla niego szkodliwe, ale też bryza. Jeżeli dużo latacie na przykład nad morzem, może się okazać, że słona bryza, która, czy taka mgiełka, która unosi się nad powierzchnią wody, ona też wpływa bardzo korozyjnie na urządzenia i osoby, które mieszkają nad morzem, czy mają dużo do czynienia z dronami i eksploatują je nad morzem, mogą też powiedzieć o tym, że takie rzeczy mają wpływ de facto. O tym nie mówi się tak bezpośrednio i instrukcje też nie wszystko powiedzą, dlatego że specyfika użytkowania jest przeróżna. Co jest jeszcze istotne z takich spraw? Dzisiaj mamy, słuchajcie, dla początkujących, więc to są podstawowe informacje. Wpływ kurzu na eksploatację jest ważny. Warto sobie sprawić albo landing pad, albo nawet jeżeli nie mamy landing pad, bo albo nam szkoda kasy, albo niepraktycznie, to można wziąć zwykłą wycieraczkę. Ja tutaj mam akurat matę modelarską, ale można wziąć sobie na czas startu nawet zwykłą wycieraczkę, taką mniej użytkowaną, żeby też kurzu nie wznosił, ale należy unikać. Moim zdaniem należy unikać startu bezpośrednio z powierzchni, czy kostki, czy nawet gruntu, czy z asfaltu, z tego względu, że my nie widzimy, ile tam jest kurzu. I dla małych gimbali, takich jak na przykład Mavic Mini, to jest na dłuższą metę bardzo szkodliwe, dlatego że ten gimbal się blokuje, wchodzi do niego kurz i pojawia się to ten słynny error, czyli błąd gimbal stock, czyli gimbal zablokowany, uziemiony. Nie? I tak, takie rzeczy się zdarzają. Więc co do funkcjonalności, oprócz, słuchajcie, samej instrukcji obsługi, myślę, że wymiana doświadczeń z kolegami jest bardzo istotna i tak naprawdę to doświadczenie nas dopiero uczy. Tak jak, nie wiem, jeżeli mamy trudny teren, faktycznie bardzo się kurzy, albo są inne warunki ciężkie, na przykład jest nierówno, uczymy się startować i lądować z ręki. Wielu osobom nie podoba się to, że ludzie startują z ręki, ale jest to klasyczna sprawa w trudniejszym terenie i warto nauczyć się startowania i lądowania właśnie na ręce. Okej, mamy tutaj trochę uwag, za chwilę przeczytam, bo jest dużo osób aktywnych, na przykład Leszek, czy Marcin, czy Chrissy, czy Darek. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkie osoby, które dołączyły. Mamy tutaj też kolegów z Austrii, tak, z Austrii, z Lublina też są, z Tomaszowa, jak widzę. Świetnie. Słuchajcie, więc tak. To, o czym mówiliśmy na poprzednich webinariach, to były tematy związane z bezpieczeństwem. To była ta podstawowa rzecz i trochę odnośnie przepisów ostatnio rozmawialiśmy. Dzisiaj będzie o funkcjonalności, ale też o przejściu już w stronę fotografii i w stronę filmowania, czyli ekspozycji.
I teraz odnośnie funkcjonalności, w zależności od tego, jaki dany model ma jaką ma specyfikę, na przykład swoją masę, w jaki sposób daje radę opierać się wiatrowi, jak wygląda jego komunikacja z kontrolerem, tak powinniśmy dostosować też te warunki i tak powinniśmy nasz lot zaplanować, żeby odpowiadał warunkom. Jeżeli eksploatujemy Mavica Mini, bo tutaj jest dużo kozaków, którzy eksploatują Mavica Mini i na przykład latają na takie odległości, które nawet nie powinno się latać Maviciem 2 Pro, prawda? Czyli tam, gdzie mamy OcuSync, czy nawet tym dronem, który ma dużą rezerwę mocy Mavic Air 2, ale Mavic Mini po pierwsze ma małą rezerwę mocy, po drugie jest dość podatny na wiatr, dlatego że jest, no właśnie, jest mały, silniki są słabe i jednocześnie zasięg też jest jego nieco słabszy, bo nie ma OcuSync. I ja myślę, że też nie powinniśmy szarżować zanadto. Dużo prób teraz na przykład nad wodą wygląda w ten sposób, że startujemy z wiatrem, a wracamy pod wiatr. I ta funkcjonalność dronów też jest bardzo lekceważona. O niej też nie mówi się tak otwarcie w instrukcji obsługi, a mianowicie wyobraźmy sobie, że lecimy 50% naszego pakietu LiPo, naszego akumulatora lecimy z wiatrem i zostawiamy sobie drugą 50% na powrót. Okazuje się, słuchajcie, że pod wiatr on wraca zupełnie inaczej i wiele było takich spektakularnych utonięć, zatonięć, utraty dronów, kiedy właśnie nie wystarczyło energii na powrót. To się zdarza dosyć nagminnie i dobrze się leci w jedną stronę z wiatrem, ale później bardzo trudno jest wrócić. Kolejna funkcjonalność to jest sam zasięg, jak możemy poprawić. Trzeba też mieć wyobraźnię, jeżeli chodzi o to, gdzie ten zasięg będzie mocniejszy, gdzie będzie słabszy. Jeżeli latamy poza miastem, w terenach otwartych, gdzie nie ma też przeszkód, są na przykład wzgórza i stoimy wysoko, wtedy ten zasięg będziemy mieli zdecydowanie lepszy niż w aglomeracji miejskiej, gdzie nie dość, że mamy zakłócenia, czy fale, czy rozchodzące się fale, czy inne zakłócenia elektromagnetyczne, czy budynki metalowe, obiekty do tego, maszty telekomunikacyjne, to jeszcze mamy w dodatku właśnie zabudowania i drzewa, słupy, które nam przysłaniają światło, bezpośredni kontakt i komunikację z dronem. Więc te funkcjonalności warto opanować i warto sobie powiedzieć o wielu takich przypadkach i też warto dyskutować z kolegami na grupach, muszę wam powiedzieć, bo faktycznie dużo doświadczeń się odbywa na bieżąco i ludzie nawet w pierwszym, w drugim dniu swojego latania rozbijają drony albo tracą je na dobre w ciągu pierwszych dni czy tygodni latania. Więc żeby uchronić was przed traumatycznymi doświadczeniami, właśnie te webinary i też ten program Kickstarter, o którym za chwilę jeszcze trochę więcej powiem. Słuchajcie, ja wiem, jakie to jest uczucie, bo już parę razy gubiłem drony i to też nie jest pierwszyzna. Warto też, znając funkcjonalność, zastanowić się, co będzie, jeżeli nie wrócę, jeżeli ten dron mi zginie, prawda? Czyli wyobrażamy sobie taką sytuację, że on gdzieś wylądował awaryjnie, albo poprzez utratę zasięgu, czy zabrał go wiatr. I co się dzieje wtedy? Jak ja go mogę szukać? Jesteśmy, wyobraźcie sobie, w nowym miejscu. No i teraz zadanie dla was, jak możemy go zabezpieczyć. A no możemy, każdy proszę, jeżeli możecie, to sobie wyobraźcie taką sytuację, że latacie, czy tak jak lataliście ostatnio i mamy taką sytuację, że dron nam nie wrócił, bo na przykład był wiatr mocny albo akumulator nagle stracił swoją moc i spadł poziom naładowania z zera, z 50 stopni do zera, czy do 20 w ciągu 2 minut, bo jak jest chłodno, też się takie rzeczy zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I teraz słuchajcie, jak możemy w takim razie DJI-a zabezpieczyć przed utratą, tak? Przed utratą. Pierwszy pomysł jest taki, żeby przede wszystkim opanować aplikację albo Fly, albo DJI Go na tyle, żeby móc już korzystać z Find My Drone, z funkcji Find My Drone. I druga rzecz to jest możliwość odczytu danych z lotu w AirDacie. To są dwie podstawowe rzeczy, dlatego że Find My Drone bezpośrednio w terenie pozwoli wam na lokalizację waszego drona i warto używać też urządzeń mobilnych, które mają połączenie, czyli mają kartę pamięci albo poprzez hotspot łączą się z internetem, żeby jednak miały przekaz danych. Fajnie jest też używać dwóch urządzeń, oczywiście jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić. Jedno ma jako telefon, a drugie ma tylko jako urządzenie do sterowania
dronem, bo w tym momencie nam też nie przeszkodzi na przykład przypadkowo dzwoniący telefon, o którym zapomnieliśmy, że to jest telefon i że można zadzwonić. Dużo stresu można w ten sposób też uniknąć. Natomiast to, co zacząłem mówić, ten wątek, czyli Find My Drone, słuchajcie, jest to bardzo ważne w takich sytuacjach, kiedy mamy stres i warto sobie przećwiczyć na ogródku, na boisku szkolnym, orliku, gdzieś na polu, w parku, na skwerku, funkcjonalność Find My Drone. Na zasadzie takiej, że kładziemy drona nawet, nie musimy nim latać specjalnie, czy odchodzimy od niego parę metrów i sprawdzamy sobie w aplikacji, w jaki sposób uruchomić tę funkcjonalność Find My Drone. I wtedy też słyszymy, jak głośno go słychać, z jak daleka jesteśmy w stanie go zlokalizować i też możemy sobie zaplanować. No dobra, jeżeli będzie głośno, bo dany obszar jest głośny, tak, bo mamy ruch uliczny, albo jest to miejsce, które jest wyjątkowo narażone na wysoki poziom hałasu, zawsze możemy poczekać jeszcze do zmroku i polegać na lampach. Jeżeli latamy w trudnych warunkach, czyli gęsto i są zakłócenia, trzeba zaopatrzyć drona w imię i nazwisko, albo przynajmniej w jakieś imię i numer telefonu. Można wkleić bezpośrednio albo tutaj do tego portu, gdzie jest bateria, wtedy ktoś, kto będzie drążył, to znajdzie, albo jeżeli wam to nie przeszkadza, bezpośrednio na korpusie. Można wykorzystać zwykły kawałek papieru i taśmę klejącą i podkleić w ten sposób swoje dane. Będzie dużo łatwiej po lokalizacji odnaleźć, jeżeli traficie na uczciwą osobę. To, co jeszcze jest w obiegu dosyć często, to są dodatkowe światła stroboskopowe, małe i sprytne, które też nie kosztują dużo, bo to są akcesoria, które kosztują mniej więcej około kilkadziesiąt złotych, 100-150 góra, ale to już dobre strobo tyle kosztują. I one po zmroku naprawdę dają mocno popalić i widać je od razu. Jeżeli ktoś ma słaby budżet, lata miniakiem, małym dronem i w ogóle nie ma kasy, bo albo mało zarabia, albo ma długi, albo ma inne perypetie w życiu, zawsze można wykorzystać lampkę rowerową. Są takie małe lampki sprytne, rowerowe, diodowe, które można rozebrać i podkleić mu diodę razem z malutkim pakietem LiPo, też ładowanym przez złącze mikro USB, podkleić go gdzieś w dany sposób. Nie trzeba go trzymać cały czas, bo można sobie to tak rozwiązać, że taśmę z tymi LEDami podklejacie velcro jedną stroną, a tutaj na przykład velcro drugą stroną. Dzięki temu mamy też po zmroku bardzo dobrą pozycję do tego, żeby go odnaleźć. Nasze szanse zdecydowanie się zwiększają. Teraz straty nad wodą. Jeżeli dużo latamy nad wodą, tak, jesteśmy ratownikiem, urządzamy zawody pływackie albo triatlon, czy inne rzeczy, relacjonujemy nasz regaty. I teraz istnieje zagrożenie duże takie, że na przykład mewa to nas trafi, albo trafimy w maszt, nad wodą są też inne obiekty, to nie tylko mewa, maszt, ale też mogą być druty gdzieś przy porcie, czy inne wystające rzeczy typu anteny. Co się stanie, jeżeli wpadnie nam do wody? Planujemy to. Jeżeli dużo latacie nad wodą, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby zastanowić się, jak wyporny może być Mavic, czy jak wyporny powinien być materiał, żeby unieść Mavica. I w tym momencie, latając nad wodą, ubezpieczamy go kerem i wycinamy z gęstego styropianu, nie wiem czy z gęstego, ale załóżmy, będzie nam łatwiej wyciąć takie cieniutkie elementy. Elementy, które będą zarazem aerodynamiczne, czyli nie zwiększą powierzchni czołowej drona, ale jednocześnie zwiększą jego wyporność. To mogą być na przykład kształtki boczne, które sobie też na velcro jesteśmy w stanie tylko na czas lotu dokleić. Cieniutkie, prawda, nie szerokie, tak jak powiedziałem, żeby przesadnie nie zwiększać powierzchni czynnej i one są tylko po to, żeby nam dron nie zatopił się. Były oczywiście różne próby typu małe butelki, ale one nie są aerodynamiczne. Lepiej sobie wyciąć z gęstego styropianu właśnie kształtki, nawet za ramiona i tak dalej, jeżeli dużo latacie nad wodą. To uchroni nas przed tym, żeby dron nie spoczął na dnie bezpośrednio po upadku do wody, tylko żeby unosił się na powierzchni, bo jak go wyłowicie, to DJI Care wam obejmie takiego drona, jeżeli to jest Care. Dobra, dzisiaj nie ma uśmiechu, bo się skupiłem i się wkręciłem. Przechodzimy w takim razie do wersji, do sceny pytania i odpowiedzi, a za chwilę powiem wam trochę o Kickstarterze i poproszę Zbyszka, żeby opowiedział, bo dzisiaj też rozmawiamy o tym, że 15 zaczyna się program dla początkujących Kickstarter. Jesteśmy już tutaj
gotowi do tematów. Ho, ho, jest 60 osób i zagadnień dosyć sporo. Spróbujmy to w takim razie nieco przeskalować. Przepraszam, ja nasz czat trochę zmniejszę, żeby teraz był lepiej widoczny. Dobra, więcej uśmiechu będzie w takim razie, obiecuję. To jest to. Dobrze, zaczniemy może z góry, dlatego że będzie nam trudniej się nawiązać do wątków, jeżeli nie zaczniemy od góry. Witam Darka, Oskar. Tak, pozdrowienia z Lublina, Darek, pozdrowienia z Austrii, lampa się przyda. Różne przypadki i scenariusze mamy do dyspozycji i trzeba pamiętać, że nie każdy scenariusz jest taki sam, dlatego adaptujemy, tak jak James Bond i Q mieli różne gadżety na różne sytuacje, tutaj też powinniśmy być takim Bondem, który adaptuje swój zestaw i swoje wyposażenie do potrzeb danych. Ja, tak jak powiedziałem, gubiąc na zgóle, nie adaptowałem zestawu do swoich potrzeb i naparzałem po prostu, jakby nie było jutra, tym dronem. Naprawdę czułem taką adrenalinę i to było na początku tego tygodnia. I powiem wam, że zupełnie poczucie moje zagrożenia nie istniało. Nie było czegoś takiego jak to, że ten dron może zginąć, czy może mu się stać. A dużo latałem wcześniej, słuchajcie, jeżeli chodzi o FPV, latałem Cineupem. I Cineup ma taką właściwość, że ma tutaj osłonę na śmigła. I w tym momencie, jeżeli bym wleciał Cineupem w te gałązki, w które wleciałem, nic by się nie stało. Natomiast ten drań Nazgul, on ma taką sytuację, że on wszystko, tak jak warkocze tutaj wplata, porywa wszystko i momentalnie blokują się silniki. I w momencie, jak zaparzyłem w tą gałązkę, obróciło go chyba z 8 razy, ja widziałem to nagranie, no i co z tego? I wpadł w zboże, szukałem go 2 godziny, już traciłem nadzieję, powiem wam, to były poszukiwania ala igły w stoku siana i na granicy byłem zboża z taką długą tyczką i znalazłem go. Tak przeanalizowałem sobie możliwe trajektorie i scenariusze i znalazłem go, ale niewiele brakowało, abym nas góra nie znalazł, czyli byłbym znowu pewnie z 1500 albo z 1700 w plecy. W każdym razie, to co powiedziałem, gdy teraz będę startował, zaopatrzę go przynajmniej w lampy, w lokalizator i w brzęczek i to pozwoli nam szybko go zlokalizować. Bo tutaj też jest taka sytuacja, że na przykład latając w Cineupie, który miał inną funkcjonalność, to co wam mówiłem, funkcjonalność każdego drona jest inna i kłada. Cineup miał też osłony i dzięki temu nie blokowały się śmigła i silniki i zarazem mogłem słyszeć też po obrotach silnika, gdzie on jest. Z Cineupem jest łatwiej, natomiast ten dron nie ma osłon, on jest jak kosiarka, która się wkręca w warkocz, tak? I blokuje. Dobra, przepraszam, miałem czytać wasze komentarze, a znowu się zagadałem. Pozdrawiamy Ernesta Leszkowicza, czyli Leszka Ernestowicza. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Także Skynet, który gościnnie występuje na północnym wschodzie, kanał Elbląski. Super. Cieszę się, też tam latałem na pochylniach. RTH na 70, żeby ominąć w razie czego drzewa, no chyba, że mieszkasz w Dubaju, no wtedy to 70 nawet ci też nie wystarczy. Albo w innym kraju, gdzie jest najwyższy budynek w Sankt Petersburgu, nie? W Europie jest najwyższy. Dokładnie, przed startem powinno się rozejrzeć, jakie obiekty są w pobliżu. Tak, ale też inne zagrożenia, słuchajcie, tak jak napisał tutaj Chris, na przykład zagrożenia typu ptaki, czy gniazdują, czy są agresywne, typu mewy, albo czy śmieci, albo czy gałęzie wiatr nie zrzuca z drzew, bo na przykład była burza, czy nie mogą nam wlecieć właśnie śmieci w wierniki, albo gałęzie. To są też takie rzeczy, których nie bierzemy pod uwagę, do czasu, kiedy na przykład lecimy nad wodą i nam worek foliowy, reklamówka, czy tak zwana zrywka foliowa wleci w śmigła i jesteśmy w czarnej D. Nie? Różnie z tym bywa, te przypadki są różne, dlatego powinniśmy mieć tą zdolność też jako operatorzy, żeby, czy piloci przyszli od nowego roku, żeby oceniać sytuację, oceniać ryzyko, bo tam dużo się mówi też w tych nowych przepisach odnośnie interpretacji własnej i oceny ryzyka. Bardzo polecam matę startową, idealnie zabezpieczoną przed kurzą i trawą. Tak, dużo pomaga im, matę warto zabierać, nawet małą, typu 50-70. Ona niekoniecznie musi służyć do lądowania, ale będzie dużo łatwiej złapać tak zwane fixa, czyli uruchomić drona, skalibrować, sprawdzić systemy i z niej wystartować, bo na ręce jednak to nie jest stabilne i powinniśmy uruchamiać na powierzchni gruntu drona. Jacek ma 75 mm, brawo dla ciebie Jacku. Jestem w pokoju na Messengerze. To coś nie tak, nie?
Mógłby pan polecić strobe light dla Mavica Mini, żeby była jakaś mocna ta lampa. Wiesz co, nie mam tutaj na bieżąco tego Oscar. Może przygotuję na któryś z tych następnych, albo post na YouTubie, przepraszam, na Facebooku, na grupie, albo przygotuję. Dobra. To jest to. Pozdrawiam ze Zgierza. Michał napisał: witam bardzo serdecznie. Ernest Leszkowicz, jestem modelarzem, więc chyba mnie już nic nie zaskoczy. No różne rzeczy się zdarzają, ale wiesz co, też technologia idzie do przodu. Widzisz, takie rozwiązania jak na przykład możliwość transmisji bezpośredniej z modeli FPV. Wcześniej nie było to aż tak bardzo dostępne, że byłeś w stanie na przykład, nie wiem, latać modelem, który zbudowałeś, a teraz wystarczy, że masz model, że masz moduł wizyjny taki jak ma DJI, nawet ten Air Unit, jesteś w stanie poprzez gogle i podpięcie gogli przewodem USB typu C do smart kontrolera. Oczywiście pomijamy kwestie finansowe, bo to jest drogie rozwiązanie, ale teraz zakładamy, że nie mówimy o kasie, ale jesteśmy w stanie transmitować na żywo, słuchaj, już taką sytuację, że latamy FPV fajnym cineupem albo dronem, albo nawet samolotem małym, którym jest wyposażony w DJI Air Unit, jesteś w stanie transmitować to wszystko na żywo i to całkiem dobrej rozdzielczości, w bardzo dobrej jakości, tak jak gogle pokazują. Zaraz wam to pokażę właśnie, przypomnijcie mi to, jeżeli zapomnę, ale pokażę wam, jak to wygląda. Co sądzicie o Yagi? Sprawdza się. Proszę odpowiedzieć koledze. Skąd z Austrii, Darek? Rafał, czy miałeś dzisiaj przyjąć paczkę z Ishiny X4? Dziś miała przyjść paczka z Ishiny X4. Niestety nie dotarło jeszcze. Poinformowano, że będzie opóźnienie. Zaskoczony jestem, bo zamówiłem tydzień temu w Hongkong. No widzisz, tak to bywa. Szybko dostarczają niektóre paczki, bo jest na przykład priorytet, a niekiedy dostarczają wolniej. Banggood w ogóle i AliExpress różnie działają. Niektóre portale mają lepsze warunki, niektóre gorsze, niektóre mają lepsze opcje. Ale robiąc zakupy w Chinach, myślę, że warto płacić PayPal, bo jest to ta płatność bezpieczniejsza niż na przykład karta kredytowa. Dużo się mówi o tym, żeby jednak płacić PayPal. Ja staram się na tym banku zamawiać, dlatego że tam można płacić PayPal, no ale też mam program partnerski, program afiliacyjny i dzisiaj powiem wam, że zamówiłem drona, podróbkę Mavica Mini. Jestem ciekawy, za $100 go zamówiłem, co to będzie za twór, ale wygląda jak Mavic Mini, oczywiście ma bardziej prymitywny kontroler. Zamówiłem go za $100. Jeszcze chciałbym zamówić podróbkę Sparka, która się nazywa JJRC Heron X9PS. Bardzo ciekawy dron, jak pokazywałem go na społeczności YouTube'a, na tej mojej karcie społeczność tutaj. Też miałem promocję na niego, chyba 600 czy 700, około 600. Ciekawa opcja. Dobra, ale dzisiaj nie o tym, bo jutro powiem trochę, jutro zrobię kawkę ogólną na temat chińskich cen, bo powiem wam, że można już kupić drony, które w Polsce chodzą tak jak ten, za 3000, tak? Weronika Truszczyńska z Szanghaju miała ostatnio, zgubiła tego drona, była dana u nas na grupie i faktycznie, jak powiedziała o tym, że 3000 kosztuje Mavic Air 2 w Chinach, to sprawdziłem i znalazłem taką ofertę. Poprosiłem taką Chinkę, moją znajomą, Aldone Yu, bo oni mają takie imiona jak u nas, czyli odpowiedzialna jest za Europę, za Polskę, więc ma ksywę Aldona. Aldona Yu znalazła mi promocję i znalazłem Mavica Air 2 za 3000 w wersji podstawowej. 300 bodajże z przesyłką i z ubezpieczeniem tej przesyłki. Ja na Mavica Air od 2 lat na szczęście bez kreta. To zależy też dużo jak się lata, Seba, bo jak latasz dużo, nawet jak jesteś dobry, to też jest tak, że dla osób, które latają sporo, na przykład chłopaki w FPV, to oni mają krety non-stop, codziennie, nie wiem, 5, 10 się zdarza. Jak mocno latasz, to po prostu sztuką jest, żeby tego nie zaliczyć, bo latasz na granicy ryzyka. Drony z gimbalem, one są trochę tak bardziej jak sterowce. Oczywiście są ludzie, którzy mocno latają i agresywnie, ale nie sposób też jest, przez to, że mamy te systemy, czy GPS, czy VPS, czy Obstacle Avoidance, że nie sposób jest takich robić manewrów i akrobacji. Ja już nie mówię o fikaniu koziołków, ale nawet zmiana wysokości gwałtowna, czy zmiana kierunku, tutaj wszystko odbywa się bardzo dynamicznie.
Natomiast inaczej jest, inna specyfika i też ludzie w zależności od tego, ale też mają krety. Nawet chłopaki, którzy biorą udział, realizują te transmisje z WRC. Jak popatrzysz czasami te materiały DJI WRC behind the scenes, to pokazują wielokrotnie, jak na przykład nie wiem, samochód wyścigowy walnął w Inspira 2 i też to są operatorzy najwyższej klasy i jeszcze goście, którzy mają tylko sterują Inspirem, bo drugi operator steruje gimbalem i kamerą. I pomimo, że realizują, wiesz, no bardzo intensywne i takie ciekawe ujęcia i robią to na co dzień, zdarzają się, bo to jest sekunda czy dwie, zdarzają się kraksy, kolizje. Dlatego myślę, że DJI Care Refresh też jest ważne. Pod każdym odcinkiem znajdziecie link do Care Refresh. Jest ważne, żeby sobie ubezpieczyć i nawet ja bym powiedział tak, że jeżeli mamy wersję combo, kupujemy wersję combo tego czy mini, to ja bym, powiem wam, sprzedał jeden pakiet trochę niżej niż jest cena rynkowa, abym sobie kupił w tej kwocie. Jeżeli oczywiście mam mało kasy, bym sobie kupił DJI Care Refresh, bo jednak jest spokojniejsza głowa, a rok latania, jeżeli ktoś dużo lata, to jest bardzo dużo. W tym momencie możesz zaliczyć kilka kraks i nic się nie dzieje. Czy nic się nie dzieje, no wiadomo, że trzeba będzie za nie zapłacić jeszcze za naprawę. Piotrek napisał, że sam drona utopił, ale jak usłyszał, że zaczyna haczyć o liście, to odbił na szczęście w dobrą stronę. No i super, gratulacje. Różne emocje są, słuchajcie, jak się straci swojego pierwszego, to już też człowiek inaczej do tego podchodzi, jak straci drugiego. Ja zgubiłem w sumie ze 20 razy, nie tylko ja, ale koledzy też przy mnie. Chyba z 20 akcji poszukiwawczych różnych miałem. Tylko raz ona była nieskuteczna, ta akcja, kiedy na Mazurach zgubiłem Sineupa. Po prostu pewnie wpadł do wody, ale wiatr mi go po prostu porwał, bo Sineupy są podatne na wiatr, jak się za wysoko poleci. Miałem taką sytuację, że już zasięg mojego tego VTX-u był widocznie za słaby, może coś miałem z antenami, ale taka sytuacja była, że wiatr mi go po prostu zabrał na tyle daleko, 300-400 metrów, a Sineupy są jednak takie, że tam też nie ma super zasięgu. Bo ja miałem ten zasięg mniej więcej tak jak dwa boiska piłkarskie, tak sobie zwykle latałem, ale podniosłem go wtedy i zabrał mi wiatr, już go nie odzyskałem. Słyszałem go, ale jednak w goglach jest inaczej i nie zdołałem nim wrócić, straciłem wtedy drona, ale zwykle 20 akcji, słuchajcie, zawsze jest to samo, czyli tak, deklaruję sobie, już nigdy nie zrobię tego, albo już zawsze będę sobie zaznaczał, już zawsze sobie będę dopinał lampkę, tararara. Ilekroć tak jest, trzeba pamiętać o tym, że człowiek ma inne rzeczy na głowie, że się spieszy i trzeba pewne rozwiązania systemowe sobie przyjąć od razu, najlepiej od razu, nie tak, że coś, jakiś fakt nas zastanie, ale trzeba by to zrobić od razu. Dostaliśmy super chat od Gandhi, dzięki serdeczne. Gdzie tutaj jest jakiś akcent muzyczny, zaraz znajdę i ci w tym widoku mam słabsze. Zaraz będzie akcent muzyczny, przesuniemy tylko na chwilę czat. No, dobra, mam akcenty muzyczne, tu są, dźwiękowe. Dobra. Także słuchajcie, tak to wygląda. Tylko DJI Care nie może obejmować tuningu, tak słyszałem ostatnio. Wiele rzeczy, to prawda, też jeżeli latasz na przykład na Litchi, tak jak teraz Mavic Mini ma obsługę Litchi, pewnie przetestuję to na dniach, ale też mamy taką sytuację, że nie za bardzo DJI Care czy DJI Go, przepraszam, DJI Care Refresh, czy gwarancja będzie ci obejmowała takie rzeczy. Nie ma siły się uśmiechać. Dzisiaj gorący dzień, wiesz co? Lepiej w ogóle nie latać. Nie, no nie przesadzajcie, słuchajcie, to jest tyle fajnych rzeczy. Kupiłem kabel USB-C i nie działa z kontrolerem Mavic Air 2. No kurczę, no jak nie kupiłem i nie działa? Jak kupiłem i nie działa? Tu jest kabel USB-C na Lightning i działa bardzo ładnie. Koncertowo mi to działa i fajnie sobie to przypinam. Słuchaj, tak, i działa wszystko elegancko. Bardzo fajna ta funkcjonalność, dlatego że jest przenośna jednocześnie z tabletem. Tak to opracowałem, taki mam patent i tutaj wkładam sobie tablet. I wszystko mi działa bardzo ładnie. Łączy, fakt, że ten kabel, ja nie wiem ile on kosztował, chyba z 6 dych albo 8 dych, drogi był. Trzeba popytać też chłopaków na grupach o kabel, kto kupował i kto, komu działa.
Bo z tymi kablami OTG różnie bywa. Niektóre niższej klasy faktycznie nie działają. Jedziemy dalej. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Nie wszystkie, tak? Okej, nie wszystkie kable. Pisarz napisał właśnie na ten temat. Piotrek, jak wygląda sprawa ubezpieczenia OC? Ma być obowiązkowa, zresztą ktoś mówił, Tadziu Kordula chyba jak wrócił z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to bardzo przeżywał tę obowiązkowość. Zależy jak latasz i czy latasz w Niemczech, bo tutaj widzę, Piotrek, że OC pod uszkodzenia. No wiesz co, trudno powiedzieć, trzeba by porównać te ubezpieczenia. Ja płaciłem ostatnio chyba 200 albo 300. Mniej więcej to jest taka wartość na rok ubezpieczenie OC, ale bardziej ja bym powiedział, że nie ubezpieczenie drona, tylko ubezpieczenie moje, tak jak tutaj było to trochę inaczej. Muszę sobie zobaczyć tą polisę, ale było tak, że ja siebie ubezpieczałem od odpowiedzialności cywilnej, gdybym komuś wyrządził szkodę. Stado ptaków. Tak, to się bardzo popularne staje teraz w sezonie i dużo atakuje nas faktycznie. Po co OC? To zależy, co chcesz zrobić, bo OC może być potrzebne, jak latasz na przykład w takich krajach, gdzie wszystko jest drogie, nie? W Niemczech, w Szwajcarii, w Norwegii, byle co się stanie i jest afera, bo w Oslo same Tesle jeżdżą. Więc ja rozumiem chłopaka, że chciał mieć OC w takich sytuacjach, kiedy widzisz, że dookoła jest drogo po prostu. Ogólnie jest drogo i co na co nie spojrzy, to kosztuje pewnie 10 lat pracy albo i więcej. Nadrabiam straty, Piotrek napisał. Okej, słuchajcie, jeszcze parę pytań i przerzucimy sobie na drugą część resztę. Już niebawem będę miał możliwość. No i fajnie, cieszę się. O której jutro kawka? 9 albo 9.30. Zwykle 9 albo 9.30. Żeby jeszcze nie było gorąco, bo teraz są bardzo upalne dni. Witam was wszystkich. Ergand jest. Dzięki ci za super czat. Aga też jest. Czy polecacie używać aplikacji Drone Radar? Tak, jak najbardziej. I to wiesz co? I trzeba sobie kupić tą premium za kilkanaście złotych. Dlatego, że ona ostatnio zaczęła pokazywać też. Wiesz co zaczęła pokazywać? Lądowiska helikopterów. Zaraz popatrzymy na szpital w Sosnowcu, bo ja tutaj mam taką sytuację, powiem wam, że gdzie lądują helikoptery, jest szpital w Sosnowcu i pokazuje to. Już wam to pokażę dokładnie. Nie mam kabla, żeby podpiąć tego. Lighting na USB. W każdym razie, a może wam to pokażę. Dobra, w każdym razie tutaj to widać. Dajmy sobie światło. Widzicie, to jest lądowisko helikopterów. To jest nowość, jeżeli chodzi o dron radar. No, choinka, pokażcie pod kątem. Teraz powinniście widać gdzieś to lepiej i dobrze, nie? To jest lądowisko helikopterów. I to zaczęło się pokazywać na ostatnich dniach. Dodali tą funkcjonalność, można zobaczyć sobie. I tych lądowisk jest dość sporo, jeżeli chodzi o takie tematy. I to, co dodali jeszcze, mam wrażenie, to są miejscówki, gdzie mamy aktywności związane. No tutaj na przykład jest w Jaworznie, też widzę trochę dalej, ale są lądowiska helikopterów. Wokół szpitali są zaznaczone. Dużo szpitali ma te lądowiska. Czyli ta funkcjonalność dron radar się powoli rozbudowuje. Warto, Aga, i warto kupić sobie premium wersję za kilkanaście złotych, bo to ci zostaje na zawsze, a możesz też planować loty jeszcze przed udaniem się na miejsce, bo jak masz wersję zwykłej apki, w tym momencie możesz sobie tylko sprawdzić tą miejscówkę, w której jesteś, a jeżeli masz wykupioną wersję premium, możesz sobie kliknąć na mapie w całej Polsce i zobaczyć, jak wygląda sytuacja właśnie w Polsce. Zeciorku, witam cię bardzo serdecznie w pięknym nowym dniu, właściwie już w końcu dniu, ale nie widziałem cię wcześniej u nas na czacie. Czy uważasz, że warto się wstrzymać z zakupem M2, że DJI da certyfikację po wejściu nowych przepisów? Latać 2 lata L2, a potem R3, A3, czy nie bardzo mi się uśmiecha? Wiesz co, wszystkie drony w tej chwili mamy dokładnie w takiej sytuacji. Pytanie brzmi, czy Unia, jak będzie egzekwowała te przepisy, bo to jest tak, jakbyśmy my teraz mieli wszyscy założyć, to znaczy ten przepis jest nieco sztuczny, ja bym nie chciał porównywać do tego, że nie wiem, my mielibyśmy wszyscy chodzić teraz w kombinezonach Marsjan, tak, ale wygląda na to, że żaden dron, w Polsce mówi się, że jest 100 do 200 tysięcy dronów i żaden dron nie spełnia jeszcze tej nowej certyfikacji, tego wymogu, więc
Raczej to nie przyjdzie nam tak łatwo i szybko. Tym bardziej, że producentom, ja nie wiem, czy im tak zależy na tym, bo ULC podczas konferencji mówiło się, tam dyrektor wspominał, że będą mieli prawo do tego, żeby kontrolować nawet dystrybutorów, czy magazyny, czy sklepy. Ale jak to się ma do życia i kto to ma kontrolować, czy dany dron ma certyfikat, to nas mocno wstrzymuje, na pewno. Tylko że nie ma na dzisiaj odpowiedzi. Jest powiedziane, że okres przejściowy będzie liczył 2 lata i faktycznie te 2 lata będziemy mieli na to, żeby polatać tymi modelami, które mamy dzisiaj. Ale jeżeli wyobraźcie sobie sytuację teraz, ja chcę kupić na przykład Inspira 2, tak, z kompletem obiektywów, z kamerą X7, tak, bo chcę zrobić bardzo profesjonalne ujęcia, może nie dla Netflixa, bo to pewnie trzeba by już Alexę kupić, czy wypożyczyć, ale chcę zrobić ujęcia, powiedzmy, pod reklamę. Umówmy się, tak? Kupuję dzisiaj i chcę w ogóle kręcić reklamę. Czy chcę kręcić amatorskie filmy, albo no już wyższy poziom. Poziom, powiedzmy, taki, że już można pokazać w telewizji. Więc kupuję za 60 tysięcy sprzęt albo za 80, bo Inspire 2 z tą kamerą, obiektywami, plus osprzętem typu pakiety jeszcze dodatkowe i najazdówka, druga aparatura, to mnie wyniesie około 80 tysięcy, powiedzmy. Albo Matrice, tak? Matrice tą 300 chcę kupić. No i dobra, i teraz co? Czy po 2 latach ktoś nie pozwoli mi latać i zarabiać na życie, jeżeli mam cały czas ten leasing i mam to spłacać, czy kredyt? Pytania są takie. Wiecie, ludzie na przykład chcą się z tego utrzymywać i dla nich to jest duży biznes. To jest biznes nie taki jak dla nas na zasadzie takiej, że weekendowo sobie strzelę parę foci na Insta, tylko to jest biznes, gdzie chłopaki potrafią zarabiać naprawdę sporą kasę, jednocześnie spłacać zobowiązania i rozwijać firmę, czy robią inspekcje, czy w przemyśle, czy w innych tego typu strategicznych tematach, typu na przykład, no może nie poszukiwania, ale inspekcje załóżmy. Czy postępy na przykład postępy prac, tak, inwestycji rejestrujemy co tydzień, robimy oblot po waypointach i robimy dokładnie to samo w różnych fazach realizacji, to są grubsze pieniądze. I ktoś nam powie w tym momencie, że my nie mamy po 2 latach prawa latania, a nie wyjdzie jeszcze model, bo to też nie wydarzy się tak, że to będzie nagle. No wyobraźcie sobie, że nagle wszystkie samochody zatrzymujemy i mówimy, okej, za 2 lata mają być Tesle, macie 2 lata na certyfikat i na przejście na napęd elektryczny, bo tak przepisy unijne mówią. Więc poczekajmy, co się wydarzy. Może się okazać, że to nie będzie tak, jak zapowiadano na teraz. Widać, że wiele rzeczy jeszcze jest do ustalenia i do uzgodnienia i trwają też negocjacje. Tak jak mówiłem podczas tych 2 wystąpień moich, wiemy na dzisiaj 70%, nie wiemy pewnie 30% albo nawet więcej. Dobra, słuchajcie, trochę do brzegu pójdziemy, bo się rozgadałem jak zwykle dosyć mocno. Chciałem wam dzisiaj pokazać 2 rzeczy, a mianowicie jest parę osób, które uczestniczyły w pierwszej edycji Kickstartera. Między innymi jest to Gandhi czy Zbyszek. Nie wiem, czy jest więcej chłopaków z nami, ale na pewno jest Gandhi i Zbyszek. Już wam to pokażę. Tak? Dobra, przejdziemy w takim razie do troszeczkę innego widoku, a mianowicie pokażę wam full screen, ale nie z aplikacji. Tak jak teraz. Mamy, zamkniemy sobie na moment czat i przeniesiemy się. To jest nasza grupa facebookowa, która zawierała pierwszą edycję Kickstartera tego programu. Mieliśmy go od 12 do 19 lipca. Codziennie była ujawniana taka dawka teorii, nieduża, pół godziny 40 minut i codziennie wieczorem o 21, tak jak teraz był live. To jest cały program i do tego oczywiście była dyskusja, był feedback, czyli pytania, odpowiedzi, ale też na przykład ocena prac i wieczorem były te live'y, które tutaj widać, to jest jeden z live'ów, tu są prace naszych chłopaków, Piotrka, Gandhi się też udzielał, tu Kamil sobie kupił aparat do kręcenia i wszystko po kolei rozmawialiśmy na tematy takie bieżące, plus do tego oczywiście był, już wam to pokażę za moment, a mianowicie mieliśmy do tego też naszą platformę. Zaraz do tego przejdę, tylko sobie otworzę odpowiednie okno i zaraz będzie ta nasza platforma. Momencik. Zrobimy tak, że na moment wrócę do waszych pytań. I come, comments and reactions. To jest to.
Dobra, a teraz odnajdziemy jeszcze tą stronę startową i pokażę Wam, jak to wyglądało w pierwszej części. Dużo rzeczy robiliśmy na życzenie, dlatego że ludzie mieli pewne określone oczekiwania. Jednym z takich oczekiwań była sprawa związana z tym, żeby zrobić bezpieczeństwo, funkcjonalność, ekspozycję i następnie mieliśmy jeszcze co? Mieliśmy, słuchajcie, fotografia i filmowanie, i edycja filmów, więc zagadnień było dosyć sporo i one były wszystkie na życzenie, tak jak Wam powiedziałem. Już Wam pokażę, jak to wyglądało pod kątem curriculum, czyli tego zakresu. I dzisiaj zrobimy promocję i też wśród uczestników aktywnych rozlosuję jeden dostęp do tego programu i za chwilę zrobimy też promocję, jeżeli chodzi o kupon konkursowy. Tylko zrobimy sobie najpierw jedną rzecz, a mianowicie podgląd tego, jak to wyglądało course curriculum. Ok, już Wam to pokażę. Teraz jestem gotowy. Dobra, to mamy ten ekran i jak widzicie, następujące były, zaczynaliśmy 12, to było wprowadzenie, jak się ktoś zapisuje, to widzi tylko tą część pierwszą, później pierwszego dnia ujawniamy jedynkę, poziom numer 1, później poziom numer 2, tutaj jest już trochę wprowadzenia, są funkcjonalności, są przygotowania do pierwszych lotów, ćwiczenia związane z lataniem, a na trójce już jest ekspozycja, to co miało być dzisiaj omówione również pokrótce, ale widać, że nasza funkcjonalność zatrzymała mnie na poziomie pierwszym i drugim. Jeszcze nie jestem tutaj z webinarem na poziomie trzecim, bo do tego trzeba mieć tygodnia. Jak widzicie, to nie jest tak, że coś jestem w stanie w ciągu godziny przekazać, bo trzeba mieć tydzień po godzinie, żeby do tego dojść. Na trzecim poziomie rozmawialiśmy na temat ekspozycji i czynników, które wpływają na ekspozycję, na przykład przysłona, zakres dynamiczny ISO, shutter speed, czyli czas naświetlania, też jak robić lepsze zdjęcia, mając małą kamerę, taką jak powiedzmy ta, na przykład bracketing albo zakres dynamiczny, bo tutaj już możemy pod słońce, same właściwości matrycy, jak wykorzystać, jak ustawić ekspozycję, jak ustawić te podstawowe parametry. Później była sesja zdjęciowa, przykład i tworzenie timelapse'u akurat w tym momencie i prosta edycja zdjęcia. Ta prosta edycja zdjęcia, jak pamiętacie, jak pamięta Zbyszek i Gandhi, ona była w programie Lightroom, ale takim, który każdy nie musi płacić nie wiadomo ile, bo może sobie na tablet ściągnąć. To jest zdjęcie, które wczoraj na Insta też wrzucałem. To jest zdjęcie już w tym Lightroomie mobilnym edytowane. Bo nie każdy jest fotografem, musi mieć swój Lightroom, za który płaci 60 zł na miesiąc. Razem z Photoshopem może mieć Lightroom mobilny na fajnym tablecie i sobie całkiem dawać radę, jeżeli chodzi o Instagram czy Facebook. Jak zaczniemy zarabiać więcej, tak jak mówię, możemy zainwestować więcej. Im jesteśmy bardziej zaawansowani, tym możemy więcej zainwestować. Pod warunkiem, że nam później pozwalają realizować zlecenia na naszym, tak, na naszym sprzęcie. Poziom piąty to już były czynniki wpływające na film, czyli światło przede wszystkim, bo tutaj musimy mieć trochę więcej światła niż w przypadku zdjęć. Film jednak się tym cechuje, że nie jesteśmy w stanie naświetlać każdej klatki po 2 sekundy, tak jak w przypadku zdjęć, a zdjęcia z drona jesteście w stanie, nawet niektórzy naświetlają po 3 sekundy, ale 2 sekundy jesteście w stanie spokojnie naświetlać. Reguła 180 stopni, oczywiście trochę o filtrach, o czasie naświetlania było tutaj i wyzwanie jednej baterii, czyli maksymalna ilość zróżnicowanych ujęć na jednym pakiecie zrobiona. Szóstka to jest edycja wideo i siódem i efekt końcowy, ewaluacja, a później materiał bonusowy to już jest to, co chcecie zrobić. To już realizuje na Wasze życzenia ostatnią część, materiał bonusowy i to wszystko składa się na Kickstartera. Oczywiście Kickstarter to nie tylko jest, słuchajcie, to nie tylko jest program, ale to jest też społeczność, no bo społeczność jest kluczowa, czyli ludzie, którzy z nami są, uczestniczą w programie, którzy z nami też rozmawiają, udzielają nam odpowiedzi zwrotnej. To są podstawowe wartości tego programu. Takiego programu nie ma. Jak ja zaczynałem, słuchajcie, oczywiście my sobie możemy kupić kurs od Drone Film Guide za 1200 zł, czyli od Stephen Carroll, tak, ze Szkocji. On ma swój kurs za $370 czy euro. W
W każdym razie on nie tworzy tej społeczności, nie udzieli wam feedbacku 1, 2, 3 razy pod rząd wieczory, bo po prostu on nie robi czegoś takiego, tego typu programów. Ja dopiero przejrzałem na oczy, słuchajcie, jak sam uczestniczyłem w takich programach, jaką dużą wartość on może dać, taki program. I jak zaczynałem, było mi bardzo ciężko, bo musiałem skakać po różnych źródłach, głównie po YouTubie, ale też po blogach i uczyć się z nich, głównie z amerykańskich. I tak sobie pomyślałem, że moim marzeniem było wtedy, żeby samemu mieć swoją społeczność, swoją szkołę taką online'ową, żeby móc przekazywać ludziom te doświadczenia. I w 2 lata taką platformę zbudowałem. Oczywiście dużo inwestycji, dużo czasu i dużo energii, też dużo oczywiście frustracji, jak ze wszystkim, bo są ludzie, którzy zupełnie tego nie doceniają i hejtują. Ale działa i to wygląda naprawdę fajnie. Na tyle fajnie, że już ponad 4000 osób, słuchajcie, skorzystało z moich różnych opracowań, ale z opracowań tak zwanych premium, czyli nie rozdanych za free, tylko takich, które cokolwiek kosztują. Okej, słuchajcie, dobra, teraz w takim razie rozdamy pierwszego Kickstartera, a później porozmawiamy o bonusie, bo mam dla was też upominki, jeżeli chodzi o bonus. Przejdziemy w takim razie do mojego materiału. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to proszę podarować osobie, którą lubi z czata albo z grupy, tylko proszę dać znać też, żebym wpisał i oczywiście będzie potrzebny mail do tego. Otwieramy sobie w takim razie tego, fajnie się ogląda siebie, nie? To jest incepcja już totalna, oglądam sobie siebie sprzed 20 sekund albo 40, więc teraz będzie rozdany Kickstarter, uwaga, wśród osób aktywnych, tutaj. Nightbot, to nie to, Nightbot nie jest osobą aktywną, tylko jest moim zatrudnionym robotem. Tu, Paul Van B. Komentarz na 2019. Tylko DJI Care może nie obejmować podtuningu. Tak słyszałem ostatnio. To jest ten komentarz. Paul Van B, jeżeli wygrałeś i jesteś zainteresowany, to daj znać w czacie na samym dole. A jeżeli nie jesteś zainteresowany, to i się odezwiesz teraz, to przekażemy nagrodę komuś innemu. A jeżeli się nie odezwiesz, a nie jesteś zainteresowany, to poproszę o. To wręczymy tę nagrodę pewnie przy następnym webinarze. Dobrze. Ergandi, bardzo dziękuję za super naklejkę. Teraz widzę dopiero tego supermana. I mamy też naklejkę super od Air Gandhi jako absolwent i pierwszej edycji Drone Kickstarter. Gorąco polecam wam udział w tym evencie. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, Gandhi organizuje też w Polsce, w okolicach Wielkopolski zlot dronowy. To wydarzenie jest u nas na grupie. Trzeba śledzić też jego profil, bo to jest ciekawe wydarzenie. Zlot, tam będą się działy różne rzeczy. Dobrze, czy nasz kolega odpowiedział? Bo widzę, że nie odpowiedział. Mamy pewne opóźnienie, więc jeszcze poczekamy trochę. Natomiast jeżeli macie ochotę na ten program Kickstarter, jeżeli ktoś ma, już mamy w tej chwili około 20 osób na edycję 15. Tyle osób zgłosiło się i zapisało. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę dołączyć, bo też nie chciałbym, żeby tam było bardzo dużo osób, to bardzo was proszę o informację. Dzisiaj pod filmem, ja jeszcze sobie tylko sprawdzę właśnie, czy to działa ten link, bo dzisiaj pod filmem jest link do talonu na 20% rabatu. Już popatrzę. Kupon rabatowy, tak, dla pierwszych 30 osób. Zobaczcie, czy to działa. Także dzisiaj mamy ten kupon i popatrzę tylko, czy on się otwiera z rabatem. Jeżeli by się nie otwierał, jest, otwiera się z rabatem, bo tu jest nawet napisane pod tym filmem zwiastunem, że jest rabat i na samym dole też jest rabat. Dobra, to jest to, super, 20% jest dzisiaj bonusu. Okej, nie poruszymy dzisiaj na tym webinarze kwestii związanych z ekspozycją, bo to jest temat, z tego wynika, na osobny. Ja byłem pewien, że my się tak nie rozgadamy, że to zrobimy w ciągu godziny, te dwa tematy, ale też nie chciałbym tak po łebkach jechać, bo ludzie mówią, że za bardzo słowotokiem jadę, że za dużo tematów pomijam, więc lepiej skupić się na samej funkcjonalności, a zorganizować w następny czwartek czy piątek jeszcze jeden webinar, gdzie powiemy o ekspozycji, bo to już wam też trochę daje, już trochę w tej wymiany doświadczeń jest. I zapraszam was też na kawki, które wydają się długie, ale można sobie wejść i zadać pytanie na czacie, tak jak są tutaj, i na czacie można porozmawiać i zadać pytanie i też koledzy odpowiadają. Ile kosztuje w tej chwili? Po rabacie kosztuje 126. Uważam, że to jest bardzo przyzwoita wartość, jak za cały tydzień, bo to masz cały tydzień i poziom, transformacja, którą zwykle mamy, to jest co najmniej
przynajmniej o 1-2 poziomy do góry. Czyli pierwsza sprawa to świadomość swoją rozwijasz, ale masz szansę też zrobić sobie ćwiczenia podczas tej sesji, podczas tego programu, bo jest weekend, zawsze obejmuje weekend. Masz zadaną pracę domową, jeżeli chcesz, wyzwanie jednej baterii, jeżeli jesteś w stanie zrobić. I też możesz swoje prace do oceny podać, czy foty, czy filmy, czy montaże. I też możesz śledzić na przykładach to, co się dzieje, bo też pokazuję montaże, jak się robi filmowe, jeżeli jesteś zainteresowany. Także dzisiaj 126 chyba po tym rabacie, tak mi się wydaje. Dobra, idę oglądać Netflixa i to jest dobre podsumowanie tego, co mówię. Ja kleję ramy mini, oglądam, cieszę się, jak w filmie, jak chcesz po 4 lotach. Mam film, jak chcesz nowy po 4 lotach. A może zrobimy wspólne loty na Podkarpaciu? No, pomysł jest niezły, dlaczego nie? Marek ostatnio był w Podzamczu, w Ogrodzieńcu, ale nawet nie zdołałem się odezwać, bo byłem zajęty cały dzień, przepraszam cię. Też latałem i szukałem drona swojego. Ja od jakiego zacząłem? Miałem, wiesz co, jeden się nazywał Unique, jakiś tańszy, ale też Mavica i też jakimś wcześniejszym Phantomem. Mniej więcej tak, ale w sumie nie wiem ile, 30 może dronów, może modeli różnych, którymi latałem, może trochę więcej, około 30-40, nie tak dużo wcale. Chodzi o opinię Fimi X8, tak, w stosunku do Mini. Wsparcie dla Xiaomi może być średnie w takim sensie, że dobra, podzielmy sobie ten ekran, żebyście widzieli te pytania, bo ja tutaj jestem, występuję, ale nie pokazałem tych pytań. Teraz je pokażę. Dobra, teraz powinny być widoczne. Ogólnie chodzi mi o Fimi w stosunku do Mavica Mini. Xiaomi jest fajną firmą, oprócz jednej rzeczy, a mianowicie wsparcia technicznego, serwisowego, zaplecza. Ciężko będzie ci dokupić sprzęt w sensie części. Trzeba będzie po Chińczykach szukać, jeżeli się znajdą. I też obsługa, to jest duży koncern, to jest Moloch. Trzeba pamiętać o tym, że oni mają i hulajnogi, i inne gadżety, telefony, więc dla nich takie drony to jest tylko jakiś mały ułamek, to jest taki malutki paznokieć, tak, w całym organizmie. Więc z DJI będzie ci łatwiej po drodze pogadać. Ja bym się zastanowił, czy byś nie dołożył trochę i nie kupił sobie Mavic Air 1 w tej kasie. Około 2000. To się wydaje dużo, ale jeżeli kupujesz na 2 lata drona, to te 2000 rozkładać się, ta różnica rozkładać się na 2 lata. Weź pod uwagę, że nie kupujesz go na tydzień czy tylko na wakacje, ale na przykład na 2 lata, a jednak Mavic Air w porównaniu do Miniaka czy do Fimi to jest w ogóle przeskok kwantowy. To tak jakbyś przesiadł się ze skutera i dużo fajnego autka małego, które całkiem dobrze jeździ, jak jest deszcz, to cię uchroni przed tym deszczem, a tutaj jest z tym różnie. Zastanawiam się nad plenerem dronowym, czy się wybieram. Nie wiem jeszcze, czy się wybieram, bo mam sporo różnych rzeczy poplanowanych. Zwykle planuję takie sprawy od października do grudnia, czyli odpoczywam sobie, jak jest ciemno w Polsce i zimno. Wtedy na przykład byliśmy w Portugalii albo w Egipcie. Do Portugalii też się udajemy. To jest nasza taka miejscówka koło Marsalam, którą lubimy. Chyba jest najfajniejsza w całym Egipcie dla nas akurat. I w grudniu, jeżeli się udaje, oczywiście przed świętami, nie wiem czy tym razem się da, ale wtedy. Natomiast teraz jest taki sezon gorący tak zwany, kiedy jestem, latam dużo, FPV, też ćwiczę różne rzeczy i ciężko mi też się tak wybrać poza domem, żeby wyłączyć się na 2-3 dni, bo jak się wyłączy na 2-3 dni, to jest też konsekwencja następnych 2 tygodni, że nie będzie treści. Teraz mamy co najmniej 6 odcinków już nakręconych, które przeedytuję i w najbliższym czasie też udostępnię, ale trzeba rozwinąć ten kanał i trzeba rozwinąć mocniej też naszą świadomość i dronowanie, żeby było ok. Moje ambicje są takie, żeby rozwijać 3 gałęzie główne. Pierwsza gałąź to są popularne drony takie jak ten, bo jeżeli przerzucę się tylko na drony FPV, nakłady FPV, to będę miał po 200 odsłon na YouTubie i przestanę mieć taką okazję, czy stracę taką okazję, żeby normalnie funkcjonować. Trzeba będzie myśleć o innych tematach zamiast dronowych. Więc te drony dają mi to, że jestem znany i po prostu dużo ludzi mnie rozpoznaje i faktycznie korzysta. Tak jak powiedziałem, 4000 osób skorzystało z warsztatów online'owych i to daje podstawę do tego, żeby normalnie funkcjonować zawodowo. Druga działka hobbystyczna to jest FPV.
FPV jestem na tyle cienki, że dopiero jestem na etapie wychowania. Przeszedłem z etapu przedszkolnego na etap wczesnoszkolny, ale staram się rozwijać cały czas. Może do matury dociągnę. To, co chciałbym zrobić, to transmisję docelowo, żeby jedna osoba mi pomagała i żeby robić transmisję składa FPV z modułem DJI-a, który jest poprzez smart controller podpięty pod Maca i jesteśmy w stanie pokazać, jak to wygląda na żywo, żeby ludzie widzieli, jak się lata, bo co innego symulator, co innego mały dron, a co innego już pięciocalówka czy siedmiocalowy i prawdziwe loty FPV, żeby zobaczyć, jaka to jest dynamika i jakie są odczucia. I trzecia działka to są tanie drony, dlatego że mało osób w Polsce zajmuje się przeglądem tanich dronów. Poza tym tanie drony też mi dają kolejną gałąź niezależności. Trzeba powiedzieć o tym uczciwie, bo tanie drony dają mi też afiliacje. Mam umowy afiliacyjne z portalem Banggood i całkiem dobrze mi idzie, muszę wam powiedzieć. Jestem już ich partnerem premium. Zupełnie przez przypadek zacząłem. Parę razy przegoniłem te dziewczyny, te Chinki, ale jak zobaczycie jutro kawkę, to popatrzycie, że warto się zajmować też takimi dronami tańszymi, bo jest dojście na przykład do tego, żeby Otela kupić albo Mavica o 1000 czy o 2000 taniej niż zwykle. Okej, nie będziemy już za bardzo przedłużać. Słuchajcie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli te webinary, one nie są odpłatnie, tylko będą normalnie dostępne na Drone Bootcamp po zalogowaniu się bezpłatnie. I w poprzedni chyba tak jest. Ostatnio lataliśmy na pustyni na 5 dronów. Świetnie. Jest Adam, witam cię też bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie będziemy dzisiaj bardzo przedłużać. Jeżeli ktoś ma ochotę, Gandhi tutaj zareklamował i fajnie, ten są jeszcze dwa miejsca. Jeżeli ktoś ma ochotę na program Kickstarter, to dzisiaj jest jeszcze 20% rabatu na niego, a jutro już jest kawka o 9, o 9.30 zrobimy, żebyście pospali trochę dłużej. Będziemy rozmawiali na temat zakupów w Chinach, bo jest trochę mitów na temat gwarancji Kera i tego, jak się kupuje w Chinach i czy nas okradną, dostaniemy drona, czy nie dostaniemy, jak wygląda z podatkiem, czy jakieś cło, kiedy się płaci, o tym możemy porozmawiać jutro podczas kawki. A okazja jest nie licha, że tak powiem żargonowo, nie licha jest okazja, nie tęga, bo dostałem ofertę wczoraj na Otela 2 Pro, którym latałem i starałem się znaleźć najtańszą ofertę, słuchajcie, i za 6 jestem w stanie kupić Otela 2 Pro za 6 tysięcy, co wydaje się stosunkowo drogo, ale w naszej polskiej dystrybucji on kosztuje 8300, 8400 w wersji tej podstawowej, basic. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, słuchajcie, muszę kończyć, bo rozgadałem się i bym gadał jeszcze pewnie dłużej. Bardzo dziękuję i też przepraszam, że nie wszystko się udało. Ale staram się. Zrobimy. Pierwsza rozbiegówka będzie 9.30, później tematy porządniejsze się zaczną pewnie dopiero o 10. O 9.30 zrobimy. Na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Tak jak powiedziałem, jeżeli nawet sami nie jesteście zainteresowani Kickstarterem, bo wszystko wiecie, ale macie osobę, na której wam zależy, chcecie, żeby była pod fajną opieką przez tydzień, żeby sobie sprawdziła, podniosła swój poziom, bo tu chodzi o tą też transformację. Program można zrobić, można sobie kupić, ale to, żeby razem się rozwinąć o te dwa poziomy do góry, to jest dużo, bo to jest co najmniej pół roku latania, czy jeżeli chodzi o doświadczenie, to może być nawet 2 lata doświadczenie trzeba zebrać, żeby mieć ten poziom świadomości wyższy. Tutaj były jeszcze super czaty, ja dziękuję Zbyszkowi, nie widzę go w tym obrazie, ale widziałem też na tym telewizorku, także dzięki ci serdeczne. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i trzymajcie się, spokojnej nocy. O 9.30 już będzie nowy strój i nowy ten outfit, nowa energia, bo poranna, czyli za 12 godzin i pół widzimy się z powrotem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Spokojnej nocy i miłego weekendu. Cześć.